Witam, z tej strony Porucznik i dzisiaj w Raymanatonie zajmiemy się wszystkim, co nie było głównym nurtem kanonu Raymana. Więc zaczynajmy. Pierwsze, co sobie umówimy, to są gry na jawę. Pierwszą grą był Rayman Golf, był to generyczny golf. Wyglądał tak samo jak na przykład Worms Golf na jawę. Następną gra jest trochę ciekawsza, ponieważ można powiedzieć, jest to port Mario Karta, jednak zrobiony trochę lepiej, na komórki z jawą. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Sam port był bardzo solidnie zrobiony, grało się w niego świetnie, a przy okazji, inaczej jak w Mario Karcie, potrafił robić też bardzo trójwymiarowe trasy, które miały wzniesienia i spadki. Kolejną grą jest Rayman Jungle Run, bardzo piękna, kolorowa, idealnie oddająca grafikę z peceta gra, która wyszła na iOS i komórki z Androidem. Gameplay z niej widzicie właśnie w tle. Charakteryzowała się świetną muzyką, piękną oprawą graficzną, a przede wszystkim dosyć ciekawą fizyką obiektów i naszego samego bohatera. Gra jest naprawdę niesamowicie grywalna, a przede wszystkim odpala się praktycznie na każdym rodzaju smartfonu. Kontynuacją tego Raymana jest Rayman Fiesta Run. Jest to gra, która używa kilka nowych efektów graficznych, mianowicie jeden z efektów jest to efekt paralaksy. Daje on niesamowity efekt, ponieważ wtedy gra wygląda na bardziej trójwymiarową. A kolejną rzeczą, jaką możemy zauważyć w tej grze, jest po pierwsze polepszona grafika postaci, jak i większa ilość światów, które możemy przebiec. Poza tym gra nie charakteryzuje się niczym więcej, jest bardzo podobna do Rayman Jungle Run. Rayman dostał też swój własny serial, o czym nie wie tak naprawdę wiele osób. Serial sam był emitowany tylko w trzech krajach, była to Francja, Hiszpania i Włochy. Serial praktycznie w ogóle odchodził od kanonu gier. Brzydwobrody w nim nie był jakimś teraz super mega szefem armady pirackiej, tylko pomagał właścicielowi cyrku. No i właśnie o to chodzi, że w tej grze po prostu Raymana chce złapać cyrkowiec, aby po prostu go pokazywać. Jest to strasznie beznadziejna fabuła. Bajka nie trzyma się w ogóle sensu i nie dziwię się, że zdjęli ją po pierwszym sezonie. Mimo wszystko, jeżeli ktoś jest naprawdę dużym fanem Raymana i chce zobaczyć go na, powiedzmy, dużym ekranie, no to proszę bardzo, można go sobie obejrzeć, nie zabraniam. Ciekawe też jest to, że w tym serialu występuje Wróżka Lee, jednak nie ma sposobu, żeby ją rozpoznać, ciężko to w ogóle zrobić. Jedna z postaci w tym serialu była też inspiracją dla Hildy w Rayman Legends. I to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało. I teraz tak, mały anons, nie będzie mi przez parę dni, więc się nie przejmujcie, filmów i tak nie będzie pewnie jeszcze przez najbliższe 5 dni. Co do następnego odcinku Raymanatonu, na pewno będzie to już Rayman M, po prostu miałem problemy z przechwyceniem gameplayu z niego. Teraz dałem taki zapychacz, ponieważ uznałem, że warto powiedzieć o tym, że Rayman miał serial, a także o kilkunastu tam gierkach na Androida i właśnie na jawę. Z tej strony był Porucznik, życzę miłego dnia.